being honest, it might have been a nightmare. To anyone who might care. Siemano, z nim tutaj było w takim krótkim materiale, z takim szybkim pytaniem. Po pierwsze, jak tam po nowym roku, po Sylwestra, że mieliście dużo dziwnych przygód, typu wystrzały szampana w sufit, albo fajerwerki, które się nie odpaliły, albo sąsiad, który krzyczy za ściany, sąsiad, nie tak głośno ta muzyka, albo jakieś inne cudne historie. A tak poza tym przychodzę z takim pytaniem, czy też mieliście głośno za oknem, czy dużo było wybuchów, wystrzałów i od której i od kiedy żeście słyszeli wybuchy, wystrzały, bo u mnie to dzisiaj rano jeszcze puszczali fajerwerki, więc to taki, wiadomo, że jak jest Sylwester, to ci ludzie, którzy puszczają te świąteczno-noworoczne wystrzały, są się trochę bawili, bo trochę na to wydali. A poza tym, no to jest tylko taki jeden rok, jeden dzień w roku, więc też się nie ma co dziwić. Jak widzieliście takie cuda, to dobrze. Jak słyszeliście, to też dobrze. Jestem ciekawy tego, jak wasze zwierzęta się zachowywały podczas tychże wystrzałów, bo z tego co wiem od różnych ludzi, no to zarówno jak i koty, jak i psy nie mają wtedy niełatwo. No i też się mogą nabawić takiego stresu. Więc jestem ciekawy waszej opinii. No i powiedzcie mi, jakie macie plany na ten nadchodzący, na ten obecny 2022 rok i nadchodzący 2023. Wiadomo, że nie wszystkie plany da się załatwić w ciągu 365 dni w roku, szczególnie te większe plany, jak nie wiem, dom, mieszkanie, samochód, willa z basenem, czy inne chocki klocki, no bo to nie jest łatwe. Jak macie jakieś plany takie większe, mniejsze, które macie rozłożone w terminie, to dajcie mi znać pod tym materiałem. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, see ya.